Kapitol na ucho. Podcast Teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu. Aktorki i aktorzy. Oskarżę, czemu gościem twym jest dama z jednorożcem. Lucy, Lucy, tańczy i chichocze. Przychodzi, kiedy sama chce i patrzy wyuzdanie. Lucy, Lucy, tańczy na dywanie. Michał Zborowski, absolwent studium muzykalowego Kapitol. Znakomity wokalista i gitarzysta. Przez ostatnie lata zdobywał doświadczenie i dojrzałość sceniczną w wielu drugoplanowych rolach. Niedawno zachwycił publiczność swoją kreacją w Cesarzu w reżyserii Cezziego Studniaka, co otworzyło mu drogę do jednej z głównych ról Pryszcilli Królowej Pustyni, którą właśnie przygotowuje w reżyserii Cezarego Tomaszewskiego. Mocno trzymamy kciuki. Michał Zborowski. Dzień dobry bardzo. Jak często słyszysz pytanie, czy jesteś z tych Zborowskich? Czy Wiktor to twój wujek albo ojciec? Dość często, nie powiem. Ale tak ostatnio do mnie przyszło, że moje marzenie to jest osiągnąć to, żeby Wiktora zapytali, czy zna tego Michała Zborowskiego. Ja ci gwarantuję, czy pan z tej rodziny? Ja ci gwarantuję, że to się wcześniej czy później zdarzy. Ale co odpowiadasz wtedy? To znaczy mówię nie. Po prostu. Po prostu. Nie miałem okazji nawet spotkać, nie widziałem i że nie. Musiałam od tego zacząć, rozumiesz? Jasne, pewnie. Rozumiesz, że musiałam po prostu zacząć od tego pytania. Rozumiem. Jak się znalazłeś w Kapitolu? Bo ty nigdy nie byłeś w innym teatrze. Nie. W państwowym nie. Byłem w prywatnych, różnych małych, takich jeżdżących po kraju. Takich troszkę ofowych, tak? Takich ofowych, tak. A jak tu się znalazłem, to jest w ogóle historia dość długa. Mamy czas. Nie wiem, na ile czasu możemy sobie pozwolić. Opowiadaj z detalami, a najlepiej jeszcze full of anecdotes. Full of anecdotes. Postaram się też okroić o jakieś niecenzuralne rzeczy. No dobrze, wszystko zaczęło się tak jakby w liceum. Nawet wtedy nie wiedziałem, że to już się zaczęło, ale to już się wtedy zaczęło, kiedy, bo pochodzę z miasteczka Polkowice pod Wrocławiem, około 100 kilometrów. I tam nas pani od polskiego zabrała do teatru, właśnie do Wrocławia, właśnie do Kapitolu. Pamiętasz na co? Tak, na skata. I ja wtedy w ogóle się nie interesowałem sztuką, można powiedzieć, bo pochodzę z takich rejonów górniczych, gdzie tam sztuki w sumie nie za wiele jest. Tam piłka nożna, sport i górnictwo. I tak byłem na tym spektaklu, pamiętam, na balkonie siedziałem i mówię, tak w myślach, bo to oczywiście nikomu się nie przyznawałem, że cokolwiek takiego mi się podoba, bo zaraz ludzie, podoba mu się, wiesz, jakiś teatr. I tak pamiętam, jak wracałem z tego Wrocławia, mówiłem, ale mi się to podobało, kurczę. Że to było po prostu jakiś inny świat, coś pięknego. Z panią od polskiego miałem różne duże, mniejsze przeboje, większe, ale no, nie lubiliśmy się zbytnio. No ale to jedno zrobiło takiego dla mnie dobrego. No i ten teatr, to w sumie wszystko odeszło sobie na drugi plan. Życie toczyło się dalej. Gdzieś tam sztuka mniej więcej była w moim życiu, bo gdzieś tam ojciec grywał na gitarze, to gitara zawsze gdzieś tam ze mną była. Chwilę się uczyłem, później samemu grałem. Śpiew zawsze był przy mnie. I tak przyjechałem do Wrocławia. Oczywiście siostra robiła polibudę, biotechnologię we Wrocławiu, także Michał musi iść też na polibudę. No i to zrobiłem, poszedłem na polibudę, Wydział Mechaniczny, Inżynieria Zarządzania Produkcji. I skończyłeś? Nie. Kulałem się tam strasznie. Bardzo mi się tam nie chciało chodzić. Jak już tam poszedłem, to praktycznie jakby mnie nie było. Ale to jeszcze w międzyczasie po prostu zacząłem również pracować, bo zaocznie studiowałem, dziennie pracowałem sobie najpierw tam na magazynie, później do banku trafiłem, gdzie już siedziałem gdzieś 4 lata w bankowości, 5 lat. Matko kochana, normalnie w okienku czy jakoś inaczej? Też, zdarzyło się. No, doradca klienta, proszę pani, doradca dojazdowy, miałem swój służbowy samochód, jeździłem, sprzedawałem biednym ludziom kredyty, karty kredytowe. Ty zły człowieku. Bardzo miałem duże wyrzuty sumienia po tym okresie. I ta polibuda troszkę mi nie szła. W sensie, że jak się przygotowałem, to rzeczywiście udawało mi się, bo tam umysł ścisły zawsze miałem. Ale no, czułem, że to nie jest to.
I pamiętam, jak pracowałem w tym banku, to miałem kartę Multisport i pamiętam, że wychodziłem rano z domu, odbębniłem te 8 godzin w placówce i szedłem na jakieś zajęcia, właśnie typu taniec. I tam już czułem, że podoba mi się to, lubię tańczyć na przykład. Życie się toczyło dalej i nagle nadszedł taki moment, że powiedziałem nie, Polibudy już nie chcę, nic mi się tam nie podoba. Chodzę tam jak na skazanie. Zresztą za każdym razem, jak tam przyjeżdżam, to byłem na dużym kacu, bo to były weekendy. I mówię nie. W końcu po 3 latach, prawie 4, bo jeszcze rok dziekanki brałem, skreślili mnie z listy studentów. Pamiętam telefon od mamy wtedy. Michał, co to jest? Przyszedł list do domu, że zostałem skreślony z listy studentów. Ja mówię, mamo, nie chcę tego robić. Ja nie wiem co, bo wtedy nie wiedziałem kompletnie, co mam robić ze sobą. Mówię, mamo, nie wiem, ale to nie jest to. Coś jest nie tak. No i wtedy jeszcze byłem w tej bankowości i jeszcze w międzyczasie, jakoś miesiąc wcześniej, gdzieś sobie szukałem zespołu muzycznego, bo też mówię, chciałbym sobie w końcu pośpiewać, coś zrobić w tym kierunku. Znalazłem sobie zespół, z którym gram do dzisiaj, albo już w sumie nie gram, bo już nie koncertujemy gdzieś od 2 lat. No, pandemia pewnie wam w tym trochę pomogła, nazywamy tak? Nazywamy się tak Delirium Band. Też jesteśmy w trakcie zmiany ze nazwy, ale to trwa latami. Ej, ale Delirium Band to jest świetna nazwa. Nazwa, no tak, jeszcze wtedy, wiadomo, żyło się innym życiem trochę. No teraz... A ja rozumiem, im jesteście starsi, tym mniej możecie się nazywać Delirium tak, Band, bo tak? Już nie o mamy, to chodzi. Bo już nie mamy tego Skumałam. Flow, tego takiego, jakiego mieliśmy. Nie chcę zdradzać tu różnych szczegółów, ale to każdy muzyk na pewno będzie wiedział. Zaczęliśmy koncertować, co mi się również bardzo, bardzo spodobało. Zupełnie zacząłem inne życie praktycznie i nagle nadeszły wakacje, gdzie ze szkoły mnie skreślili, a z pracy mnie wyrzucili. I to było tak, że pokłóciłem się troszkę z moim kolegą, menadżerem, który po prostu mówi, że ja tu przychodzę i w ogóle jakby mnie nie było, spóźniam się bez przerwy, chodzę, on to nazywał dosłownie, przychodzi Zborowski i przechodzi lambadą przez salę. No tak rzeczywiście było, po prostu miałem to w poważaniu głęboko, te całe, co tam się działo. No i nadeszły te wakacje, gdzie bez pracy, bez szkoły. Znaczy nagle stałeś się wolnym człowiekiem. Stałem się wolnym człowiekiem, ale to mnie bardzo przygniotło. Po prostu poczułem się nagi, bez perspektyw jakichkolwiek, i naprawdę nie wiedziałem, co dalej. I bardzo psychicznie w sumie byłem wtedy, bo też dużo się piło w tym czasie. Miałem omijać takie szczegóły, to będę omijał. I pomyślałem, a może coś zacząć w kierunku artystycznym. To po prostu przeszło mi przez głowę taka myśl. Mówię, aha, okej. Dobra. Kącik edukacyjny. I w ogóle do mnie nie docierało, że mam 24 lata wtedy, że to jest dość późno. Nie myślałem o tym. Po prostu wklepałem w internet, w Google, jakieś takie hasło, szkoła, taniec, aktorstwo, Wrocław, enter. No i wyskoczyła mi właśnie, to był wrzesień w ogóle, także już wszystkie nabory we wszystkich szkołach praktycznie już nie było. I był właśnie teatr Kapitol, miał swoją szkołę muzykalową i nabór za tydzień. Drugi nabór za tydzień. I patrzę, o co tam chodzi. I trzeba przygotować jakieś tam rzeczy, jakiś wiersz klasyczny, prozę, jakiś tam taniec narodowy, piosenka musicalowa. Ja to mówię, kurczę, ja w życiu czegoś takiego nie robiłem. Ja nie wiem jaki wiersz, nie wiem jaki piosenkę musicalową. No i to wyglądało tak, że wklepałem w Google piosenka musicalowa, enter. I wyskoczyło mi jakaś Romeo i Julia, pamiętam chyba Cienia Blask, coś takiego, nie pamiętam dokładnie. Ja mówię, dobra, uczę się, nauczyłem się. Wiersz klasyczny, enter w goglach. No i co mi tam wyskoczyło? Nauczyłem się. Proza klasyczna, enter. No i nie wierzę. Wiersze wszystkie tam, co wyskakiwało, tego się po prostu nauczyłem. A nie znałem żadnej interpretacji, w sumie nie wiedziałem, z czym to się je, jak to się robi w ogóle. Jak w życiu nie byłem na scenie, znaczy aktorsko. Dobra, no to nauczyłem się po prostu pamięciowo. No i tyle, poszedłem na ten egzamin. Wywołali mnie. Pamiętam, Tomasz Sztonek wtedy był dyrektorem szkoły. Jakieś tam zadania na tych tekstach mi mówił, wszystko tam robiłem, nawet za bardzo nie myślałem o tym, bo nie wiedziałem, co się dzieje. Po prostu jakby jakaś siła mną po prostu sterowała wtedy, dlatego to wszystko robiłem. I tak sprawdzili skalę głosu, no i dziękuję. To dziękuję, tak siadam, kurczę, nie wiem, co się wydarzyło, ale dobra, no czekam, bo ma być drugi etap taneczny. Czytają ludzi, którzy się dostali do drugiego etapu tanecznego,
No i wyczytali moje imię. No i tak, mówię, kurczę, co teraz? Ja kompletnie nie byłem przygotowany na przykład etap taneczny. Nie miałem w ogóle stroju żadnego, nie miałem dresów, nie miałem koszulki. Dlatego tak jak byłem, tak poszedłem. Dali układ do zatańczenia. Pan Krzysztof Gliszczyński pokazał układ. Zatańczyłem. No i poszedłem czekać dalej. No i czytałem listę osób, które się dostały. No i ja się dostałem. I dopiero do mnie dotarło, co się właściwie wydarzyło. Że poszedłem na egzaminy wstępne i tak dostałem się. I co teraz? To było najważniejsze, że w sumie można sobie pójść, ale nagle teraz twoje życie zaczyna się zmieniać 180 stopni. To jest szkoła dzienna. Ja pracowałem całe życie i miałem zarobki jakieś i po prostu cofnąłem się do czasów szkoły. I to był naprawdę dla mnie szok, że nagle nie mogę zarabiać. Skąd pieniądze w ogóle? Też szkoła płatna. W październiku zaczęły się zajęcia. Już będę pomijał takie też pikantne szczegóły, które po prostu pokazują, jakim człowiekiem wtedy byłem i jakim jestem teraz. A to było dość... Ludzie, którzy mnie znali w tym okresie, mogą powiedzieć, jaki byłem i jak się zmieniłem, jak na mnie po prostu wpływ to otoczenie wywarło. I takie szczęście się wydarzyło, że po miesiącu szkoły był nabór do spektaklu Jerry Springer The Show. Szukają chłopaków. I się okazało, że chcą mnie do spektaklu. I to był spektakl tutaj w Kapitolu. Tutaj, pierwszy spektakl, tak, tutaj. I wyglądało to tak, że chyba w listopadzie się już, bo może zaczęły próby. No, czyli tak, no, w październiku się dostaję do szkoły. W listopadzie już jestem na scenie praktycznie. No, próby jeszcze były wtedy na Karkonoskiej w telewizji. No ale można powiedzieć, że gram wśród profesjonalnych aktorów. Tam byli śpiewacy operowi, profesjonalni, światowi. I tak nagle, gdzie ja jestem? Co ja robię? Co mi się wydarzyło właśnie? Sprzedawałem dopiero co kredyty, karty kredytowe w banku, ludziom wciskałem kity. A tu nagle mam śpiewać, tańczyć, coś grać. No i to wszystko tak się potoczyło w sumie dość dziwnie, nieoczekiwanie. Ale nawiązując do początku, gdzie... Dopiero z parę lat temu sobie skojarzyłem, że ja byłem tutaj na wycieczce szkolnej w teatrze w Kapitol. Dopiero właśnie skojarzyłem, że byłem na skacie, że chciałem tu być i w ogóle wow. Nagle tak patrzę, kurczę, jestem tutaj. Wiesz, co to za jakiś zbieg okoliczności? Nie, to nie jest zbieg okoliczności. No, coś się wydarzyło, coś niesamowitego. No. Dobrze, no to jeśli chodzi o teatr, to są dwa miejsca, gdzie spędzam najwięcej czasu? Pierwsze to oczywiście moja garderoba, gdzie po prostu jem, śpię, kąpię się i tak dalej, i tak dalej. Ale drugie miejsce to zaraz, tylko najpierw musimy pójść do pierwszego, żeby przejść do drugiego. To jest taki myk, że musimy się przedostać przez całe trzecie piętro. Tak, tak, te korytarze i w ogóle zaplecze teatru to jest coś fantastycznego. Są bardzo zawiłe, można się tu bardzo zgubić. A długo się odnajdowałeś? Mi się wydaje, że mi zajęło jakieś pół roku. I do końca, do dzisiaj nie wiem, nie znam wszystkich miejsc. Ktoś mi mówi, ja byłem tam i tam, a mówię, gdzie to jest w ogóle, ja nawet nie wiem. A kiedy poczułeś, bo opowiadasz o tym, że dobra, zmieniłeś to życie swoje o 180 stopni, chciałeś spróbować być w tym świecie artystycznym, a czy szybko się zorientowałeś, że to jest właśnie to? Czy to też był proces, to też trwało? To też był proces. Mhm. Bardziej działałem na autopilocie. Kazali, to robię. Nie myślałem nad niczym zbytnio, nie miałem głębszych zastanowień. Dopiero tak, nie wiem, gdzieś mamy rok 2022. 2022 rok mamy. A kiedy dostałeś się do szkoły? Bo... 11 albo 12. Jerry Springer miał premierę w 2012 roku, w marcu. Czyli 5 miesięcy. Dostajesz się do szkoły, marzec 2012, premiera. No i kiedy złapałeś, że jesteś we właściwym miejscu? Jak ten proces wyglądał? To wydaje mi się, że bo to był jeszcze okres szkoły, a jak to jest właśnie w szkole, że no nie myśli się za dużo. Po prostu się działa, są zajęcia, jest się w takim po prostu, w takiej machinie i jesteś w tej machinie. Dopiero w sumie tak do człowieka dociera, jak się z tej machiny wychodzi, czyli na przykład kończy się szkołę i nagle nie mam jakiegoś takiego wsparcia, takich pleców i jestem goły i sam na sam po prostu ze światem. I wtedy dociera, że to, że to lubiłem robić, to było bankowe. I nie czułem się, że w ogóle pracuję.
to miałem zawsze, że mogę to robić i całymi dniami i w ogóle nie spać i mogę to robić po prostu. Ale taka dojrzałość w sumie, że muszę się jeszcze w tym kierunku dalej kształtować, to gdzieś mi się wydaje około 4 lata temu, w 2018, tak do mnie dotarło, że żeby robić coś jeszcze więcej, czyli skupić się na tym, na swoich niedoskonałościach, czego mi brakuje, gdzie mam słabe punkty i po prostu gdzieś tam... Czego ci brakuje? Gdzie masz słabe punkty? To znaczy, już nie mam słabych punktów, dlatego że wszystkie wyeliminowałem, ale na przykład miałem, jeśli chodzi o taniec, o techniczne zatańczenie czegoś, wydawało mi się, że było okej, okay, bo też w zależności zawsze gdzieś w spektaklach są tancerze, a aktorzy mają to jakby w mniejszej formie, żeby wiadomo, wtedy się też śpiewa, wtedy się robi różne inne działania, dlatego też ten taniec dla aktora był troszkę inny. Ja to generalnie chcę już sam w sobie zmieniać, bo na tyle lubię taniec i na tyle się w tym rozwijam, że mogę to robić na full. Ale miałem problem z zapamiętywaniem choreografii. Co jest po czym? Bo jak mam pamięć, załóżmy tekstową, pamięć muzyczną, to nie miałem tej pamięci ruchowej. A to jest odrębna rzecz, którą po prostu trzeba ćwiczyć. I mówię, dobra, byłem na castingu jednym, drugim, leżę na choreografii. Coś mogę zrobić, ale nie pamiętam po prostu kroków. Co jest po czym? No to ciach, idziemy na taniec. I po prostu chodziłem na taniec, chodziłem. Do różnych, teraz do Street Dance Academy akurat chodzę. Ciągle jeszcze, tak? Tak, cały czas. Mhm. Mam wolny dzień, wolną godzinę, patrzę, jakie są zajęcia i jadę po prostu. Bo no też mi to sprawia mega frajdę. Ja się tam po prostu cieszę jak dziecko. Karmię swoje wewnętrzne dziecko. No i dzięki temu mam lekkość w zapamiętywaniu. W ogóle mi to problemu nie sprawia. W ogóle się tym nie przejmuję, bo też zawsze było, jejku, wszyscy to już ogarniają, ja nie ogarniam, to takie trudne czy coś. A teraz mam po prostu spokój. I właśnie, i też wszystkie rzeczy, które wyeliminowałem, to w sumie dlatego, żeby osiągnąć też jakiś wewnętrzny spokój. Bo wtedy i spokojniejszy jestem na scenie, i na próbach. Nie muszę tak długo siedzieć nad czymś. Po prostu mam już na tyle wyrobioną pamięć ruchową, tekstową, że wiem, że daną rzecz to mi zajmie tyle i tyle i tyle. I wiem, że na tym momencie nie potrafię tego, tego i tego. I wiem, ile co mi potrzebuje, ile potrzebuję na co czasu. Dlatego jakby mam spokój. Taki w trakcie już prób do premiery. No dobra, no ale to w takim razie jeszcze się rozwijasz, czy już nie? Tak. Cały czas. I nie wiem, kiedy będzie moment, że uznam, że nie będę chciał się rozwijać. Nie, i miejmy nadzieję, że nigdy taki moment nie nadejdzie, bo mi to już jestem w takim trybie, że mi to sprawia po prostu taką przyjemność, że taka godzinka śpiewania dziennie, to jest po prostu dla mnie już jakieś takie dzień powszedni może, tak? No, ktoś idzie do pracy na 8 godzin, a ja może nie 8 godzin, ale przez ileś tam godzin sobie po prostu tańczę, sobie coś czytam, coś sobie uczę się jakichś piosenek, no po prostu tak dla siebie samego i też dla spokoju wewnętrznego i na przykład, żeby śpiewać jakąś partię, też miałem często problemy, żeby jakieś góry wyciągnąć, wiadomo, doły, to też się wszystko nad tym się pracuje. No i z każdym tam miesiącem, rokiem, bo to też to jest długi proces, że gdzieś tam śpiewam jedną piosenkę i mówię, o, w końcu to wychodzi. Mówię, dobra, no to ile siedziałem nad tym? No długo. Ale w końcu, załóżmy, te dźwięki śpiewam z lekkością i mogę coś wtedy wyrazić jeszcze. I tak z każdym, z aktorstwem. No, aktorstwo uznaje próby do spektaklu jako taki trening aktorski. Też w międzyczasie staram się gdzieś wyszukiwać jakichś warsztatów, ale no nie do końca akurat z warsztatami aktorskimi mi wychodzi, bo jakoś słabo jestem chyba w wyszukiwaniu. Wszystko w Warszawie, a tam trzeba jeździć. Dlatego też często sam sobie siedzę nad tekstami i uczę się we własnym zakresie. Papier mam na aktor scen muzycznych. Ze studium, tak? Ze studium muzykalowego Kapitol. No i generalnie tak mogę siebie nazwać. Nasz teatr jest akurat takim miejscem, gdzie u nas jest bardzo dobrze rozwinięta jakby ta sfera aktorska. Na przykład ja, Piotr Rivier, skoro zaszlachtował swoją matkę, swojego ojca, wszystkich sąsiadów swoich. To był dla mnie spektakl, bo to był w ogóle drugi spektakl mój w teatrze muzycznym, Kapitol. I on był w ogóle, to też jest ciekawa historia z tym związana, bo w ogóle nie znam tego świadka teatralnego, nie znam reżyserów, no nikogo. Po prostu tu jestem. I to wyglądało tak, że na jakichś zajęciach takich z tańca w szkole i tak sobie siedzę, dzwoni do mnie telefon, odbieram i mówi, halo, dzień dobry, tutaj Agata Duda-Gracz, czy z panem Michałem Zborowskim? Ja mówię, tak, przy telefonie. No bo ja tak się zastanawiam, bo chciałabym pana w moim nowym spektaklu. Ja mówię, no dobrze, spoko, dobrze. Ja kompletnie nie wiedziałem, kim jest Agata Duda-Gracz. Czyli nie spotkało się jej wcześniej? Nie. To się okazało, że Agata widziała mnie
na spektaklu Jerry Springer. Mówiła, że tego chcę jeszcze do spektaklu swojego. A tam nikt nie wiedział, kim jestem, bo tam w sumie byłem na tyle świeży, że... A to jest jakiś... Ktoś tam powiedział, to jest gość ze studium. I to był taki spektakl typowo dramatyczny. Tam oczywiście jest śpiewanie, ale tej sfery takiej emocjonalnej, tekstowej i po prostu bycia na scenie jako aktor, nie jako jakby aktor musicalowy, to też było takie, bo graliśmy z Krzysztofem Wachem i z Tomaszem Szymszajnerem, z Magdaleną Kumorek, Andrzej Gała. Cała obsada po prostu jest genialna i ja też wszedłem do tego po prostu świata i tak mówię, o kurczę. Pamiętam pierwszą próbę, gdzie była improwizacja Tomasza Szymszajnera. A propos gwałtu, takie rzeczy. I ja tak wchodzę do tej sali, patrzę na to i nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. I w ogóle nie wiedziałem, jak się do tego zabrać, że miałbym takie coś zrobić. Mówię, jest, co to jest w ogóle? No i także byłem bardzo wrzucony też na głęboką wodę, co mi mogło albo zaszkodzić, albo po prostu mnie zbudować. Wydaje mi się, że na ten moment zrobiło mi trochę mętlik. Mhm. Dopiero po latach to się rozumie generalnie, co tam się wydarzyło tak naprawdę. To co zagrałeś w tym Jerrym Springerze, że Agata Duda-Gracz, oglądając ten spektakl, zwróciła na ciebie uwagę? Co ty tam, świeżaczku, wówczas wykonałeś? No właśnie, nie mam zielonego pojęcia, bo ja stałem sobie zazwyczaj z tyłu. Miałem taki śmieszny kostium marynarza jakiegoś w ogóle. I tak naprawdę scen, gdzie w ogóle mnie było widać, troszkę było, dobra. Ale to był tłum ludzi, widzowie w studio, Jerry'ego Springera i ja nie mam pojęcia, jak ona mogła mnie tam zobaczyć. Taką fajną przygodą było dla mnie zagranie trzech wesołych krasnoludków. Tak, w ogóle tam się dostałem przez, w sumie to była dublura za Maćka Maciejewskiego. Zagrałem Modraczka i to było dosłownie, nie wiem, z kilka razy to zagrałem, może kilkanaście, tutaj w teatrze. Też. Tu w teatrze, tak, Konrad Imiela reżyserował. No i byłem takim, można powiedzieć, głównym krasnoludkiem, ale już gdzieś tam poczułem się dobrze, bo to już jedna z takich znaczących ról, że już nie gram gdzieś tam z boku i to już jest takie, tu już się zacząłem tak dobrze czuć może. I dalej długo, długo nic. Blaszany Bębenek na przykład... Tam mi się przytrafił numer śpiewany, cały swój, bo to też jest takie, można nazwać gdzieś nominacje, czy jakoś tak, że ktoś dostaje swój utwór, ktoś dostaje swoją scenę. Tam zaśpiewałem, co prawda, o Arturze Caturianie, Lucji z Jednorożcem. Następny spektakl to był oczywiście MOK, gdzie już tam miałem okazję coś więcej pokazać. Mówimy tylko na razie o repertuarowych w sumie spektaklach. Zaraz powiem o tych pobocznych, które... Tak, to są repertuarowe spektakle, tak. Kapitolu. MOK, Czarna Burleska wciąż w repertuarze. Blaszany Bębenek wciąż w repertuarze. Tak. Ja, Piotr Rivier. Też jeszcze jest grany. W MOK-u już miałem okazję właśnie dostać całą swoją piosenkę i już mniej więcej pokazać siebie w teatrze muzycznym, więcej pokazać się widzą gdzieś z innej strony, gdzie później do mnie dochodziły głosy, że już zaczynam być jakby rozpoznawalny, że już widzowie wiedzą, że Michał Zborowski, a ten od Indianina. To już takie mi do mnie dochodziły głosy. Tak. Ten od Indianina? Tak, bo tam gram taką całą scenę. W MOK-u, tak? W MOK-u, tak. Mhm. Gram Indianina, czaskiego Indianina, który generalnie próbuje MOK-a zmylić kompletnie, udając durnia, że nic nie wie o co chodzi. Na końcu dostaje kulkę w plecy. Jeśli chodzi o spektakle nierepertuarowe, to z Agatą Dudą-Gracz udało mi się parę rzeczy zrobić, gdzie mi naprawdę Agata dużo ufała i duże rzeczy mi dawała, podejrzewam, że nawet większe niż wtedy byłem w stanie troszkę udźwignąć może. Na przykład to była taka fajna rola, też bardzo wszyscy wspominają ją, Jacusia, superbohatera z gali Wielka Płyta. I tam mieliśmy taki wielki blok zrobiony na scenie. Ja grałem postać, która po prostu jest maniakiem komiksów, superbohaterów i na końcu prawie spektaklu miałem swoją scenę, gdzie przebierałem się w strój Batmana, poszedłem na sam dach i tam śpiewałem piosenkę Lecę, bo chcę. I w pewnym momencie po prostu mój bohater, Jacuś, superbohater, uznaje, że jest na tyle genialny, że on po prostu poleci. I to było dość takie spektakularne, ponieważ ja skakałem wtedy, ta konstrukcja miała 6 metrów
I to było takie dość niebezpieczne. Niewielu, podejrzewam, aktorów by się zgodziło zrobić coś takiego, że się wspinać tam na samą górę, tam tańcować, tam jeszcze śpiewać i jeszcze skoczyć i trafić w materac 2x2. Nawet mieliśmy z Maciejem Maciejewskim, kaskaderem, mieliśmy po prostu takie uzgodnienie. W sumie on sam to wszystko nadzorował i on w ogóle mnie nie widział, jak ja skakałem. On w pewnym momencie, żeby był jak najlepszy efekt upadania, bo ja skakałem na takiej gumie, która się po prostu wyciągała i gdyby się ktoś jej nie puścił, to bym troszkę wrócił. Albo bym sobie fruwał tam gdzieś. I on w pewnym momencie musiał przy odpowiednim naciągnięciu liny po prostu ją puścić, żebym ja upadł. No wiadomo, no czasem mu wyszło, że za wcześnie ją puścił, czasem, że za późno. Także zdarzało się, że uderzyłem dość mocno ten materac, ale jakoś w ogóle wtedy mi to sprawiało taką frajdę, że w ogóle żadnego problemu. Tam ludzie się dziwili, co ty robisz w ogóle. No ja słucham i nie mogę uwierzyć. Nie, ale zawsze lubiłem sporty ekstremalne i szybką jazdę, także... No tak, no ale gale przeglądu piosenki aktorskiej to jest też ciągle kapitol, prawda? Tak. Czyli właściwie tak. Dlatego ja zaczęłam tę naszą rozmowę od takiego stwierdzenia, że właściwie całe twoje to artystyczne życie to jednak jest tutaj, Teatr Muzyczny Kapitol we Wrocławiu. Tak, tak. I jeszcze w sumie, no tak, no jestem jakby wychowankiem. I no tak, całe moje życie od początku kariery mojej aktorskiej, czyli tam w wieku 24 lat do teraz, kiedy mam 34 lata, cały czas tutaj. I jeśli są poboczne rzeczy, to na przykład Agata Duda gracz, to też związana z Kapitolem, to też dzięki temu. W ogóle bardzo mi się podoba to, że na przykład te gale traktujesz też jako wyzwanie i rolę, ponieważ one w takim, mam wrażenie, jakimś powszechnym przeświadczeniu są rodzajem odhaczenia. Joba. Joba, dokładnie, joba. Tego się nie wpisuje jakoś w dossier aktorskie. A okay. Ty to robisz, bardzo mi się to podoba. To znaczy ciężko mi było coś traktować jobem. Ja bym zawsze chciał wszystko zrobić jak najlepiej i zrobić wszystko najlepiej, jak potrafię. I dla mnie nie istnieje job. Job to jest, wszystko jest moim tak naprawdę jobem. Job to praca, tak? No dla mnie wszystko jest pracą, tylko że robię wszystko na 100% i z pełnym zaangażowaniem. Teraz to ja już nie potrafię zrobić czegoś na odwal się, bo wszędzie się tak jakby już podpisuję swoim nazwiskiem i swoją twarzą, dlatego też nie chcę być uważany, że o, no, on tu się nie przyłożył się, chłopak, no. Wiadomo, są słabe dni, załóżmy się gra tych spektakli dużo, jest sezon, gdzieś już naprawdę przychodzi zmęczenie, no to wiadomo, że już nie zawsze idzie się na to 100%, tylko no na tyle, ile jesteśmy w danym dniu w stanie, a to nie jest łatwy chleb, ponieważ no zazwyczaj w każdym spektaklu dużo tańczymy, śpiewamy, to jest wszystko tak wykańczające, że naprawdę musimy mieć wszyscy bardzo dobrą kondycję fizyczną. Ja już sobie w ogóle nie pozwalam jakby na picie alkoholu. A to już moja taka fanaberia w sumie, bo w ogóle już nie piję alkoholu, w ogóle nie palę papierosów. Wszystko w sumie dlatego, żeby mieć tą formę na tyle, żeby się czuć swobodnie. Że nie nagle wyzionę ducha na scenie, zaraz zacznę kaszleć czy coś. Tylko po prostu potrafić to zrobić z największą lekkością, w jaką potrafię. Ostatnio w sumie dostałem się do takiego miejsca, gdzie w trakcie spektaklu Mistrz i Małgorzata są puszczane banknoty z góry. Ja dopiero odkryłem miejsce, z którego tam panowie techniczni rzucają to. Po prostu to jest przy samym suficie, takie kółko i stamtąd rzucają. Ale piękne miejsce w ogóle, na samym poddaszu. Zeszliśmy piętro niżej, z trzeciego piętra na drugie. Idziemy do garderoby. Na samym końcu korytarza. Proszę sobie. Tylko wezmę jedną rzecz. A to opowiedz o tej garderobie. Z kim tu jesteś i co tu się w niej dzieje? To jest garderoba jak garderoba. No. Nieduży pokoik, tak. Mam ją dzielę z Albertem Pyszkiem, z którym będę na roli TIK. Ale jest tu też kilka osób, które przyjeżdżają, są przyjezdni do teatru i na różne spektakle przyjeżdżają, także no, tu jest też Przemek Glapiński często bywał, Michał Bajor, dużo osób się tu przewija przez tą garderobę, ale staram zresztą się... Zresztą tu macie bałagan. Aj, przestań. Artystyczny, nieładny. A, przepraszam bardzo. Nie. Czyja gitara? Moja. Ja też gram na gitarze, cały czas się uczę i w ogóle od dziecka gram. No i w zespole też gram na gitarze, także... Nie zapytałam cię też o te muzyczne rzeczy, czyli na przykład o jakieś komponowanie, o takie rzeczy. Też to robisz? Nie komponuję. Nie zabieram się za to nawet, na razie, bo uznaję, że jeszcze wydaje mi się, że nie mam co przekazać. Że nie jestem na tyle po prostu
zespolony z moją osobą, z moimi, jakby, moją duszą, może z duszą, to jest żeby zacząć przelewać. Ja próbowałem, coś pisałem, wiadomo, jedno lepsze, drugie gorsze, ale nie czuję, że to jeszcze nie pokazuje nic i na tym pozostaniemy. Na razie się skupiam na teatrze. Jasne, czyli ale grasz, przyjdzie na to czas, przyjdzie grasz. Na to czas. Wydaje mi się, że przyjdzie na to czas, kiedy będę po prostu pisał swoje numery i będę mieć naprawdę coś do przekazania, coś ciekawego, żeby zmieniać ludziom życie, bo chyba na tym to polega najbardziej, nie? Żeby jak ktoś słyszy piosenkę, to że coś się z nim dzieje, a nie że sobie przeleci i tak dalej. No takie mam przemyślenie. Jak po tym, jak mama odebrała ten list, że jesteś skreślony z listy studentów na Politechnice, jak zareagowała na to, że zaczynasz szkołę artystyczną i że w ogóle za chwileczkę już będziesz występował w teatrze? No niezbyt przychylnie, przyznam, że według mojej mamy to masz papier, jesteś, no załóżmy, masz inżynierem, masz pewność, będziesz mieć pracę i tak dalej. I żeby do mojej mamy dotarło, że tak powiem, że ja chcę się utrzymywać z innego źródła, no to dopiero się uspokoiła, że jestem w tym miejscu i że poradzę sobie, to chyba jak na etat tu przyszedłem, bo to już jest wtedy umowa o pracę. Aha. No w sumie dość świeżo jestem na etacie. Także to w ogóle było jakieś takie dodatkowe. A tobie to coś zmieniło w głowie? Dało mi przede wszystkim spokój. Większe jakby możliwości mojego rozwoju, bo to dzięki temu, że byłem tu na etacie, już nie musiałem się martwić i wszędzie latać jak poparzony, żeby dorobić cokolwiek. Tu jakiś plan, tam jakiś plan, tu gdzieś jakiś koncert zagrać, bo to naprawdę się latało dość dużo. Potrafiłem wyjechać w niedzielę w ogóle poza dom, wrócić w sobotę i znowu w niedzielę wyjechać. Także to mnie uspokoiło na tyle, że jestem sobie w miejscu jednym. Mogę sobie planować życie, może w ten sposób, bo to najbardziej chodzi o planowanie tego życia. To jest dowartościowanie, oczywiście. Jak już się jest w tej grupce tych 25 aktorów, masz już swoje zdjęcie wiszące na ścianie, to już jest taka nobilitacja. No i wiadomo, człowiek się czuje pewniej, spokojniej. No, to najbardziej spokój mi to w sumie wniosło. Kapitol. Powiedzmy parę słów o Triścilli. Tak, gram Tika. Nie będę może zdradzał chyba fabuły. Od razu zacznę od tych rzeczy, których muszę się nauczyć, później nawiążę dalej. Na pewno z głównych rzeczy, których muszę się nauczyć w tym spektaklu, to jest chodzenie na szpilkach. I to jest niezbyt łatwy chleb, przyznam. Zdecydowanie dla mężczyzny, żeby nagle zacząć chodzić na szpilkach, gdzie nasze stopy nie są do tego przystosowane, tak? Ale wydaje mi się, że no na pewno dam radę, to jestem tego przekonany, że włożę tyle pracy, żeby po prostu na tym biegać w tych szpilkach i skakać. No początki były ciężkie, no stopy bolały strasznie. Pierwsze dni to były takie, że tylko jak zobaczyłem kobietę na ulicy w szpilkach, mówię, nienormalna jest. Jak może się tak katować w ogóle? Co to za chory pomysł, żeby chodzić w szpilkach i tak się męczyć? Ale to po prostu już z biegiem czasu widzę, że to nie aż tak męczy. Rzeczywiście jak się już potrafi na tym chodzić, to nie jest to takie męczące. Aż. Ale no, szacunek. Dobra, czyli musiałeś się nauczyć chodzić na szpilkach? Co jeszcze? Jest taka rzecz, do której chyba dojrzewam, dorastam. To jest zagranie geja, gdzie ja kiedyś sobie powiedziałem, że nigdy w życiu nie zagram geja na przykład. Miałem takie przemyślenia i tak już poprzednia rola w Cesarzu, w teatrze muzycznym również, już gdzieś to mnie tak przygotowywała, bo tam miałem już takie podprowadzenie, w sumie nie było to dosłownie powiedziane ani wprost, że ja gdzieś kładam sobie w głowie, w ciele takie rzeczy, żeby potrafić to zagrać i być w tym wiarygodnym, bo zagrać sobie wiadomo, każdy gdzieś po łebkach zagra, tylko żeby w tym się poczuć, bo ja zawsze staram się właśnie grać sobą jakby i poprowadzić przez siebie, dlatego ja sobą będąc staram się zrozumieć gejów i chyba mi to powoli wychodzi i to mi też w ogóle daje takie inne spojrzenie na świat w sumie, zrozumienie świata bardziej do mnie przychodzi. No tak, może na tym zakończę.
Czy to jest tak, że grasz na zmianę z Albertem Pyśkiem, te role, tak? Czyli to też jest od razu założenie, że będzie was dwóch, ale będziecie bardzo różni w tych rolach? Chciałbym. Ja bym chciał właśnie, żebyśmy byli różni. Że jak ktoś przychodzi na dany spektakl i jestem ja, to że jak przyjdzie sobie na inny spektakl, zobaczy inną osobę, załóżmy. Bo jesteśmy różnymi osobami i inaczej, jestem przekonany, już to widzę, że będziemy to zupełnie inaczej robić. Inaczej to prowadzić, inaczej o tym myśleć. Wiadomo, bo to każdy jest innym człowiekiem. Dobra, troszkę się rozkojarzyłem. No tak, jesteśmy po próbie, przed próbą, tak. W takim bardzo intensywnym też czasie. Muszę to zaznaczyć, że wiadomo, wszystko jest w zgodzie ze sobą, dlatego też mam takie coś, że nie od razu wrzucam się jak poparzony, o jest spektakl, jest rola, dobra, robię to. Nie, mam takie coś, że okej, fajnie, ale ja nie jestem do końca pewien, czy ja to zrobię w ogóle. Ale nie jestem pewien, czy to zrobię, bo czy dam radę? Nie. Czy ja to w pełni sobą zaakceptuję i po prostu będę w stanie zagrać w zgodzie ze wszystkim, ze sobą i ze swoimi jakimiś przekonaniami, ze swoimi możliwościami. Dlatego to ludzie po prostu muszą mnie poznać, reżyserzy muszą mnie poznać, że ja tak na początku po prostu jestem, liżę, dotykam. I zanim poczuję się na tyle pewny i w tym swobodny, żeby wejść po prostu w ten świat i zrobić to no, tak, jak powinienem. Idziemy do miejsca, gdzie spędzam praktycznie dziennie, tak ze 3 godziny na pewno. Poza próbami oczywiście. Schodzimy jeszcze piętro niżej. Tu, w prawo. I długim korytarzem do końca. Ten klucz. I tu jest napisane. Siłownia. Byłaś? Z kim? Z Albertem. A widzisz, podobnie jesteśmy. Tylko, że Albert pewnie tylko tu ćwiczy, a ja jeszcze tu śpiewam. I sobie ćwiczę też tu wokalnie, tanecznie, mamy tu lustro. I to jest w sumie takie miejsce, gdzie najbardziej lubię, bo tu jest mało osób po prostu. I najmniej osób mnie tu widzi. I najmniej osób widzi, że ja tu idę. To dlatego najbardziej lubię. Ale też jest takie miejsce, w którym przebywam często, jeśli tu nie mogę. To jest na przykład albo chór, albo balet. To są te dwie sale, gdzie po prostu sobie ćwiczę. Ale poczekaj, to kiedy jest na to czas? Na to, żeby samodzielnie jeszcze ćwiczyć, tak jak to mówisz. No bo rozumiem, że są te próby, bardzo często to muszą być próby razem z grupą, bo macie wspólne sceny, bo trzeba zrobić te choreografie. To nad czym pracujesz sam? Jeśli chodzi o pytanie kiedy, to oczywiście pomiędzy próbami, bo mamy od 14 do 18 wolne i wiadomo całą noc. Głównie ćwiczę, kiedy prób nie ma. Czyli załóżmy weekendy, albo jak jest sezon, to poniedziałek, wtorek, środa, wtedy zazwyczaj nie mamy za wiele do rozrobienia, albo tam jakieś pojedyncze próby, to wtedy poświęcam na to czas. I co? No to wszystko, co idzie po kolei. Każdy układ, każdą partię wokalną staram się pośpiewać pełnym głosem, bo w domu nie mogę, bo sąsiedzi są. To jest najgorsze. Nie mogę się doczekać, że będę mieć dom jednorodzinny, gdzie nie po prostu będę się krzyczał i że nikt nie będzie mnie słyszał. To jest po prostu moje marzenie, żeby po prostu śpiewać na chacie pełnym głosem i nie przejmować się, że ktoś się obudzi. Że... Chociaż nikt mi nigdy nic nie powiedział, że bo i tak śpiewam, bo nie ma opcji, żeby po prostu nie ćwiczyć na chacie, bo to jest w sumie jedyne miejsce, gdzie masz taki też swobodę, ale marzy mi się po prostu przy otwartych oknach i też gitarę odkręcić, wzmacniacz. Marzysz o jakiejś roli? Wiesz co? Jest taka postać, ale to już w sumie troszkę liznąłem w tej właśnie gali. Ja chciałem zagrać Batmana. Ja od dziecka marzyłem, oglądałem Batmany, uwielbiałem tą postać, wszystkie filmy oglądałem. Mówię, i też teraz dosyć niedawno nowy Batman wyszedł, tak oglądam. Ale też lubię filmy akcji na przykład, że jeśli siebie chciałbym gdzieś zobaczyć w przyszłości, to chciałbym jakiś film akcji tak gdzieś zobaczyć, taki, nie wiem, James Bond typu, albo Jason Statham gdzieś gra, jakiś taki właśnie, gdzie się biją, gdzieś tam biegają.
bo lubię biegać, albo Tom Cruise, lubię właśnie filmy też z Tomem Cruise'em, gdzie on też dużo rzeczy robi sam, jeśli chodzi o kaskaderskie rzeczy. Też bardzo bym chciał robić dużo rzeczy sam, bo lubię też takie wyzwania, jeśli chodzi właśnie o jakieś ekstremalne rzeczy. Dlatego też bym chciał gdzieś siebie zobaczyć w takich właśnie typie na przykład filmów, bo generalnie chciałbym też zostać aktorem filmowym. I do tego też dążę, bo bardzo mnie kino też inspiruje i bardzo mnie pociąga i chciałbym po prostu też kiedyś wylądować na dużym ekranie w takiej roli. Zaśpiewaj pełnym głosem. Odsuwam się trochę, żeby nie było przesteru, dlatego stanęłam dalej od ciebie. Ujku, czekaj, co? Nic mi nie przychodzi do głowy. Ja dopiero ostatnio Joba grałem takiego i dlatego wszystkie mi piosenki przychodzą takie... No dobrze. Oskarżę, czemu gościem twym jest dama z jednorożcem. Lucy, Lucy, tańczy i chichocze. Przychodzi, kiedy sama chce i patrzy wyuzdanie. Lucy, Lucy, tańczy na dywanie. Pod władnym twoim w mokrych snach przyprawia kręte rogi, Lucy, Lucy, co ma chude nogi. Po cichu sączy jad twój mózg, by wreszcie wybuchł pożar. Lucy, Lucy, pragnie jednorożca. To jest z bębenka. Tak. Kiedy śpiewasz tak, a cappella, tu na tej siłowni, to ty słyszysz tę muzykę, do której śpiewasz? Ja głównie ćwiczę z słuchawką w uchu. Gdzie sobie leci pioseneczka, dlatego nie jest głośno, ja słyszę w uchu i sobie śpiewam do tego po prostu. A tu jest na tyle akustyka dobra, że w miarę to się wszystko odbija i słyszę siebie, jak śpiewam. Tak. Siłownia. No i to o tej fizyczności rozmawialiśmy, także ta kondycja i tak dalej, także no tu ją buduję. Kapitol. Kapitol to. Pierwsze, co mi przyszło, to podejrzewam, że o to chodzi. No dom. Można powiedzieć, że dom. Tu się staramy stworzyć taką atmosferę domową w sumie, gdzie każdy się zna, lubi. Tu po prostu przychodzisz jak do siebie. Ja tu prawie nocuję, mieszkam. Także w czasie prób to wygląda tak, że praktycznie przyjeżdżam tu rano, wracam w nocy. Mieszkam, jem, kąpię się, śpię. Wszystko. Udzielam wywiadów, tak. Także można powiedzieć jako dom. Drugi dom. O, drugi dom. Kapitol to drugi dom. Był to odcinek podcastu Kapitol na ucho Teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu. Nagranie, montaż i redakcja Teresa Drozda. Muzyka Grzegorz Rdzak. Grafika Dorota Dalidowicz. Więcej informacji na stronie teatr-kapitol.pl.